Testujemy wydajność Acera Ryzen 5 RTX 3060. Tak to wygląda. Temperatury bardzo niskie. Podczas tej jazdy koniem naprawdę bardzo spoko. Ustawienia cały czas, jak przypominam, ultra. Najwyższe. No, póki co 36 FPS-ów. No, ale powiem wam, że rozgrywka bardzo płynnie jest. Ustawiona. Fajnie się gra, efekty. Można zobaczyć, jakie efekty wody nam dostarcza gra. No jak widać, mamy tutaj prawie 60 FPS-ów. Znaczy ustawione jest na 60 odświeżanie. Teraz. Ustawiłem sobie, zaraz wam pokażę jak. Tyk, o, tak to wygląda. Pełny ekran, odświeżanie 60. Chociaż tutaj mamy matrycę 144, ale my tego i tak nie wykorzystamy. A tutaj tak z grubsza ustawienie, jak to wygląda. No i to tyle. Dalej sobie gramy. Temperatury, jak widzicie, są strasznie niskie. Karta graficzna 54 stopnie. Procesor 56, tak. I tutaj na pełnym ekranie tak mamy. Więc jak dla mnie to jest naprawdę sprzęt bardzo dobry. Bardzo go polecam. Tak to wygląda. Jest też tak krajobrazu. Temperatury mam bardzo niskie.